Witajcie. Moi drodzy, udało mi się parę aukcji wygrać. Chciałem się tym z Wami podzielić, co dokładnie wpadło do kolekcji. Jest parę sreberek, zatem zacznę od pierwszego. Jest to nominał 200 zł z 1979 roku. Mieszko pierwszy. Moneta zachwyca swoim menniczym stanem, który posiada na swojej płaszczyźnie równomiernie rozłożoną patynkę. No sami powiedzcie, patyna dodaje uroku każdej monecie. Na oku mam także próbę, która na rewersie posiada półpostać Mieszka pierwszego. W prawym górnym rogu macie możliwość zobaczyć, jak dokładnie ona wygląda. Możliwe, że w tym roku uda mi się jeszcze ją nabyć. Jeśli jesteśmy przy monetach próbnych, to Mieszka pierwszego dołączy inna próbna sztuka. 1000 zł Kazimierz III Wielki o nakładzie 2500 sztuk i wadze 16,5 g próby 750. Ten egzemplarz zachwyca mnie bardzo swoim rewersem, który zaprojektowała Stanisława Wątróbska-Fried. W pięknej okazałości przedstawiła naszego króla Kazimierza III Wielkiego. Uwielbiam takie monety, które przekazują nam kawałek historii właśnie w taki sposób, pokazując, jak piękna potrafi być numizmatyka. Na ten moment znajduje się w slabie zastępczym, ale prawdopodobnie zmieni swoje opakowanie. Do kolejnego udanego zakupu, który mnie ucieszył, jest właśnie widoczne te 2 zł z 1958 roku. Stan monety jest powalający. Prócz pięknego zegarowego połysku, tą świeżość, którą posiada mimo upływu czasu, jest niesamowita. Mam nadzieję, że kamera oddaje to piękno, które ja mogę podziwiać. Jak to się mówi, igiełka. Do kolekcji trafi zestaw monet obiegowych trzeciej RP, w którym znajdują się 5 zł z 1994 roku, 2 zł z 1995, 1 zł oraz 50 groszy, czyli 1,50 zł z 1992. O nominał od 20 groszy do 1 grosza są już wybite po 2000 roku. Ten zestaw jest także przykładem tego, że mimo upływu czasu zegarowy połysk nadal robi przepiękne wrażenie. Na sam koniec dwa sreberka sprzed denominacji. Obydwa są o nominale 200 tysięcy złotych. Pierwszy jest wizerunek Zygmunta I Starego. Zobaczcie, jak pięknie prezentuje się powierzchnia lustrzana z matową. W całości robi to niesamowity efekt. Jest inny egzemplarz, który występuje z półpostacią króla i też zapiera dech w piersiach. Być może ten rok pozwoli mi go także nabyć. I na sam koniec rok starszy Kazimierz IV Jagiellończyk. Podobnie jak następca, oprócz postaci profilu, który tutaj widzicie, jest dostępny z półpostacią. Widoczny w prawym górnym rogu. Jak Wam udało się zauważyć, na filmie prócz pięknych stanów monet obiegowych lubuje się w monetach z wizerunkiem książąt oraz królów polskich. Jeśli macie ochotę, napiszcie, co lubicie kolekcjonować. Zachęcam Was także do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.